Hola Gregoriańska, właściwie tylko żeńska część z Holi Gregoriańskiej Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, która będzie śpiewała za chwilę na mszy o 12:00, właściwie w dniu, w którym powinniśmy być w Częstochowie. Dziękując Bogu za 10 lat chorału w Polsce, chorału tego solezmańskiego, tego mniejszego i także w Łodzi. To jest zespół, który jest tylko częścią, bo jeszcze jest schola męska, jest jeszcze schola Ludu Bożego. Jest duże środowisko osób, które zetknąwszy się z chorałem, odnalazło po pierwsze pewną drogę formacji, Słowem Bożym i tą specyficzną muzyką, która jest jak kontemplacja, ale też znalazło swoje miejsce w Kościele. I ta schola, którą prowadzę, jest takim owocem tego, że kiedyś pewien mnich z Francji postanowił opuścić swój klasztor, przyjechać tutaj, żeby zarzucić swoje sieci, nauczyć nas. Kontynuuje to z taką wiernością, która nas zadziwia. Bardzo są hojni i on, i jego wspólnota, mowa o ojcu opacie Hervé Couros, Trior z Francji. No i dzięki temu uczymy się, bo nie można powiedzieć, że umiemy już, ale uczymy się i śpiewamy na liturgiach, bo to jest głównym celem tej metody, śpiewać podczas liturgii, śpiewać dla Pana. Schola spotyka się raz w tygodniu albo częściej, no teraz się zaczynają wakacje, więc to pewnie będzie zupełnie ad libitum, ale dosyć często, bo żeby się tego nauczyć, to trzeba ćwiczyć, trzeba się zdecydować, bo to jest po prostu sztuka, wyższa sztuka, ale bardzo piękna.